Zaczynamy relację z miasta Puławy. Pokazujemy słynną restaurację pod dębami i ona jest pod dębami. Iloma dębami nie wiem, może 5, 6 przy ulicy Partyzantów. W zależności jak spojrzymy na to, czy to będzie ulica Partyzantów, czy Norwida. Dawniej, 22 lipca, z tego względu, że na tej ulicy jest posadzone bardzo duże ilości lip i w lipcu przepięknie, no nie tylko w lipcu, bo to pewnie wcześniej, jest piękny zapach lip. Idziemy ulicą Partyzantów w kierunku centrum. Po lewej, po prawej stronie widzimy przystanek autobusowy, za przystankiem autobusowym szpital, wybudowany w latach 70. Stąd nie bardzo widzę, ale on chyba funkcjonuje. Później mamy zaraz obok niego, po lewej, stary szpital, wybudowany albo przed wojną, albo zaraz tuż po wojnie. Wiele się tu zmieniło. Tu jest jeszcze trzeci szpital, stąd niewidoczny. Tak zwany zakaźny, który był przerobiony na ten tak zwany, wiecie o co chodzi, wiecie, rozumiecie, który był pusty. No ale oni walczyli ostro, no tak walczyli, że nie wiem co. Po mojej lewej stronie tego budynku nie znam, to jest chyba jakaś bursa. Wygląda na mieszkalne. Bo następnym budynkiem będzie liceum imieniem Czartoryskiego. Tego Czartoryskiego, który w powstaniu listopadowym w żaden sposób nie chciał się zgodzić, był mocno przeciwny temu, aby chłopom walczącym w szeregach Wojska Polskiego nadać ziemię. Także to powinniście wiedzieć wszyscy. Był wielkim patriotą polskim, ale których Polaków był patriotą? To ten Czartoryski, który we Francji był właścicielem hotelu Lambert do lat 70. XX wieku znajdował się w rękach polskich, a następnie został sprzedany przez ówczesne władze za jakieś pieniądze nowym nabywcom. Ulica była pusta, a tu w dziwny sposób, biegiem okoliczności, w godzinach pracy sporo mija ludzi. No, widocznie takie są koleje. Tu w tym miejscu było kiedyś wejście do, nawet nie zlikwidowane, czy pomnik był jakiś, to zlikwidowane, wejście są w innych miejscach. Tu jest pomnik, nie widzę, bo ślepy jestem. A, Adasia Czartoryskiego, tak. W dowód wdzięczności za to, że do walki, tak, do nagrodzenia nie. Przybliżymy książę Adam Jerzy Czartoryski. Jeszcze się przybliżymy. O. Tak, Adaś. Adaśku, pamiętamy. Spadkobiercy rodu Czartoryskich są do tej pory w różnych ordynacja. Jedni są bardziej bogaci, drudzy są mniej bogaci, ale myślę sobie, że dają sobie radę. Nie potrzebują pomocy niczyjej. Tu jest tak jakby biuro przepustek, taki wybudowany. Nie, to chyba może na tych przedwojennych czasów jest budynek, bo za tym budynkiem jest, wejdziemy na teren. Miałem załatwiać inne rzeczy, więc nie jestem przygotowany dokładnie do filmowania tego wszystkiego. Tutaj jest tak zwany dom
dyrektora, jeśli to się nazywa dyrektora tej placówki liceum. To już przed wojną było. To jest z czasów przedwojennych, który został, widocznie został zniszczony. Czy on jest domem dyrektora? Nie wiem. Nigdy się tym nie interesowałem. Z tego punktu mamy spojrzenie na halę sportową, która też była wybudowana w latach 70. Taka, a nie tylko budowano huty, nie tylko porty, ale budowano i takie rzeczy jak hale sportowe w wielu, wielu miastach Polski. Czyli pieniądze nie szły w błoto. Nie szły w błoto. O, młodzież pali. Tak, pali śmierdzące jakieś papierosy. My na to wpływu nie mamy. Trudno zaczepić, powiedzieć młodzieży, nie palcie. Kiedy okupant nasz nowy zachęca, pozwala, wymyśla coraz to nowsze rodzaje papierosów. I z tego powodu jest taki nagrywany przeze mnie film. Co tu się dzieje? Jest to skrzyżowanie ulicy Partyzantów z Wróblewskiego. No właśnie, okulary mam nie do jazdy samochodem, więc nie widzę, ale oznakowanie ulic dla przybyszów z zewnątrz jest fatalne, bo nie widać tego Wojska Polskiego. O, Wojska Polskiego. Dlaczego polskiego wojska w tym miejscu? Nie wiem. Tam jest budynek mieszkalny, dom chemika. Nie wiem, czy to rzeczywiście Wojska Polskiego. Ślepemu zawsze jest gorzej w życiu. Tak, Wojska Polskiego. Bo ta Wojska Polskiego później przychodzi w Marii Kiliskulowskiej. W Maryśki. Tej, co bomby wynalazła. Jakby nie wynalazła bomby, to by nie było bomby. Ale ona się uparła. Zaparła się. I mówiła, co, ja nie wynajdę bomby? To jest chwila, moment. Połączę jeden pierwiastek, połączę z drugim pierwiastkiem, zamieszam, zadryndam i już będzie bomba. Miasto Puławy w tych godzinach jest miastem sennym, bo dużo wielu mieszkańców tego miasta pracuje w zakładach azotowych Puławy, które zostały wybudowane w latach 60. Dzięki temu miasto mogło się rozwinąć, bo wtedy najmocniej się rozwijało i do tej pory jest to miejsce, zakłady azotowe Puławy, miejscem zatrudnienia kilku tysięcy mieszkańców, gdzie w najlepszym okresie czasu pracowało chyba dwukrotnie więcej mieszkańców, pracowników pracowało więcej niż w obecnym czasie. No niestety kapitalizm powoduje to, że musiało robić jak najmniej z miejsc pracy, a jak największy zysk. Dochodzimy do kina Sybilli. Nie wiem, czy ono dalej jest Sybilli. No w takim małym mieście no raczej nie zostało to przekształcone na te tak zwane nowe rodzaje kina, bo nie opłaca się to ze względu, że jednak mieszkańców tutaj jest 50 tysięcy, może więcej, może mniej. Bardzo dużo mieszkańców ubywało w ostatnich latach ze względu na to zaszukaniem pracy. I no nie tylko, no tak jest. I nie zrobiono tutaj czegoś takiego. Kantor. Jest kino Sybilla, jest? Jest kino. Kino Sybilla na ówczesne czasy. Jest to kino, no może nie jest mocno nowoczesne, ale jest. Jest rotunda, to nie tylko Warszawa ma rotundę. Także proszę wziąć to pod uwagę, że architekci miasta jednak i tutaj ówcześnie, w tamtych czasach, no znów wracamy do tych lat 60. i 70., gdzie projektowali te budynki i zaprojektowali taką rotundę,
robiąc konkurencję Warszawie. Wielu dziedzina i Puławy i wiele różnych miast robi konkurencję Warszawie. Tu mamy Lubelski Bank Spółdzielczy. Tak, no w Warszawie też jest bank w Rotundzie. Tu jest handlowiec jakiś, nie pamiętam nazwy, ma swoją nazwę. Dalej widzimy hotel Izabela. Czy on dzisiaj się nazywa Izabela? Nie wiem. Bo po prostu nie wiem, ale jest to hotel, który... No znów wracamy do tych lat 70. Nie no, może coś pokażemy z lat późniejszych. Kręcę się, ale nic nie widzę. Tu jest budynek banku PKO, który powstał w latach 80. No. Może końcówce lat 80. No i znów nie ma nic, co byśmy mogli pochwalić się, że powstało w ostatnich 30 latach w mieście Puławy, w centrum, mieście, którym bywał car Rosji, no nie tylko, wielu znakomitych, znamienitych ludzi tego świata, ale nie możemy się niczym pochwalić. No niczym się nie możemy pochwalić, może gdzieś na obrzeżu, jak przejdziemy, okaże się, że stawiają wille prywatne, domki prywatne, ale to prywatnie, ale co państwo? No jest hala sportowa wybudowana niedawno za pieniądze miasta. Boję się tego słowa powiedzieć, czy czasem nie zapożyczone. Pieniądze, które trzeba będzie spłacać wiele, wiele, wiele lat. Hala sportowa, jak się wyjeżdża na Lublin, czy ona jest taka ładna jak... Nie wiem. Trudno mi to określić. Chociaż może nic nie znajdę. W oddali jest droga do parku. Park jest przepiękny, z pałacem Czartoryskim. W międzyczasie się zmieniali właściciele. Tu spojrzenie na ulicę, w wieżowce, pięknie, w coś w stylu, no, na takie miasto jak autobus numer 3. Też nie wiem, gdzie jeździ. Pięknie, budynki, wieżowce. Także i w Puławach są wieżowce. O, tablica rozjazdów. Gdzie kto chce jechać, tam jedzie. O, jest, jest! Ale to jest prywatna inicjatywa handlowa, biznesowa. Hala, takie centrum handlowe na miarę Puław. Centrum handlowe na miarę Puław jest, na pewno cieszy oko, może nawet i wkomponowywuje się tutaj w krajobraz. Chyba na pewno. Ale nic nie ma, niczym nie można się pochwalić, co zbudowałoby państwo po 89 roku. To jest rozjazd na Kazimierz, na Radom i w tamtym kierunku, gdzie pokażemy, na Lublin. I my się przejdziemy w kierunku wyjazdowym do Lublina. To jest... No dalej nie widać nazwy hotelu, nie wiem dlaczego. Nie, jest nazwa hotelu. Izabela. Proszę. Co prawda wygląda to bardzo obleśnie. Super gwiazdy różnego rodzaju, bogaci ludzie. No nie za bardzo to wygląda zachęcająco, żeby tutaj zaparkować swój szybki, sportowy samochód. O, jacyś Ukraińcy, bardzo takim miernym samochodem, nowym, no może tutaj się zameldowali. Ale mimo wszystko jest to hotel na miarę tego miasta. Jest wiele innych jakichś małych hotelików, baz turystycznych, gdzie można się zakwaterować na jakiś czas, odwiedzając Kazimierz, Nałęczów. Na wprost widzimy coś, co kiedyś za komuny było jednostką wojskową. Wyglądało to całkowicie inaczej. W tej chwili jest to zlikwidowane. Został budynek
budynek trwały, dobrze wybudowany, więc go nie zniszczyli, nie zburzyli. Zaadoptowali go na różne firmy, bo to był państwowy, więc to albo go przekazali, albo ktoś prywatnie w swoje ręce przejął i nadzoruje, czerpiąc zyski z wynajmu. Po co nam wojsko? Po co szkolenie? Jest to w ogóle niepotrzebne. Jest to niepotrzebne. Z tej strony, po lewej mojej stronie, zobaczymy pocztę. Pocztę polską. Widać po budynkach, że jednak się dobrze trzyma, że nic się nie dzieje takiego, co by powodowało, że miałaby przejść do historii. Długo się będzie dobrze trzymać. Tak, długo się będzie dobrze trzymać. Poczta, Poczta Polska. Na wprost. Tam w oddali, z takimi żółtymi pasami od frontu jest, znajduje się sąd. Sąd. Tam sądzą ludzi. To w tym budynku, pewna pani mecenas, w tej chwili zapomniałem nazwiska, bo bym podał nazwisko, wyrolowała policjantów. Tak, znajomość prawa powoduje to, że można sobie pozwolić na dyskusję z przedstawicielami prawa, którzy nie są doszkoleni, którzy działają wbrew prawu. Chodziło tutaj o maseczki, które ratowały życie umierającym tysiącami. To dziwię się, że umierali w szpitalach, a nie w domach. Mamy urząd miasta, czyli wszystko jest tak jakby przyklejone jedno do drugiego. Podobna architektura, podobna bryła w budownictwie. A pomiędzy tymi dwoma budynkami widać kościół. To jest kościół garnizonowy. Garnizonowy, czyli wojskowy. I on także był w czasach komunistycznych. Czyli komuna walczyła z kościołem, a jednocześnie pozwalała na. Jak to się działo? Trudno. Mijamy to. Poruszamy się w miarę dobrym tempem. Mamy określony czas. Dojdziemy do pewnego budynku. Powiem szczerze, że na wprost między tym sklepem meblowym, a po jego lewej stronie jest znów budynek, który kiedyś należał do wojska. Tam się mieściły, nie wiem, coś tam było, trudno, nie pamiętam, wiem, pracowało sporo ludzi, tu były szkolenie psów, przychodziły szkolenie psów, zajmowali się materiałami pędnymi, smarami, czyli przesyłem czegoś, co jest bardzo ważne w strategii wojennej, w dostarczaniu paliw płynnych do zaopatrywania czołgów, a tutaj jest przykład biznesu, który chyba na pewno może nie upadł, bo jeszcze stoi. Coś tu jeszcze jest, dlatego że to jest odrodzone. Płot nie jest zlikwidowany. Czy to jest państwowy jakiś instytut? Coś tu jest, brama? Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Przyznam się, jestem nieprzygotowany do tego. No i niestety, no. A, negatywne komentarze powinny się pojawić. Nieprzygotowanie. Przepraszam, pani się orientuje, co tutaj w tym budynku jest? To znaczy, była jednostka. To wiem. A tym była akurat, jednostka. Bo widzę, że jest ogrodzone. Ogrodzone było od tamtej strony, wydaje mi się, proszę, można było weterynaria. A, weterynaria, to teraz niedawno, bo weterynaria to tam dalej było. Nie, ale to taki, teraz akurat prywatne. Aha. Tu jest weterynaria na pewno. Aha. Nie wiem, czy z drugiej strony, o tutaj, jakieś działania, no. A, no też tak podejrzewałem, tak. Tutaj, o, tak. Dziękuję serdecznie. A wojska, no nie. No nie ma, bo po co wojsko? No nie, po co? Po co? No. Także jednak tak myślałem, że tutaj są jakieś laboratoria, właśnie może związane z paliwami,
albo nam, a może sanepid, nie wiem, i weterynaria. Po mojej lewej stronie, teraz tu pokazuję bardzo blisko, znajduje się dworzec PKS, ale na nim już nie ma nic. Nie wiem, czy tu w ogóle autobusy jeżdżą, bo przejęły to wszystko prywatne firmy, chociaż nie musiały tego robić. Można było tak kierować, że... Ale po co kierować, jak można zniszczyć i zarabiać prywatnie pieniądze dla siebie. Dworzec autobusowy, bardzo ładnie położony, w bardzo ładnej scenerii i na swój czas jest nawet budynkiem wartym obejrzenia. Przekręcamy i między drzewami, gdzie jeszcze nie ma tej zieleni, bo jest zimno i zieleń nie buchnęła nam całą parą, widzimy właśnie kościół garnizonowy. W środku taka wyspa, kościół garnizonowy. Idziemy dalej. Nie reklamujemy marketów, czyli weterynarz. Dochodzimy do budynku zdecydowanie pamiętającego czasy przedwojenne. W powojennych czasie było to kasyno wojskowe z pięknym wyposażeniem, a obecnie najprawdopodobniej obraca się w ruinę, bo jest to w dobrym miejscu i ktoś chce za to. W międzyczasie remontowany był budynek, ale teraz niszczeje. On musi zniszczyć, żeby go mogli przejąć wrogowie naszej ojczyzny. Nie da się tego inaczej określić, jak tylko słowem wrogowie naszej ojczyzny. Kasyno. Piękny budynek. On może nawet pamięta czasy cara, czasy carskie, okresu, kiedy Polska była pod zaborami. Ale po co ma on być? Trzeba go zniszczyć. Jest, mamy skrzyżowanie ulicy. No i znów nie widać ulicy, a jest. Wojska Polskiego. Co? Wojska Polskiego, ale z jaką chyba Lubelska. To jest kierunek na Lublin. Tu mamy spojrzenie na pod wieżowcami. To było takie określenie mieszkańców pod wieżowcami. To są trzy ogromne wieżowce, w których mieszkają ludzie. Jest dalej. O. Wychodzimy na tyły dworca PKS, na którym jak widać są samochody osobowe. Nie ma już, ale taki los jak tutaj, z takim pięknym budynkiem, który mógłby być naprawdę wykorzystywany do różnych, nawet państwowych rzeczy, nawet na jakiś urząd, jest w Polsce po miastach ogrom. Jest to celowa zagłada.